Szczęść Boże, moi drodzy, bardzo serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam w nowym dniu. Witam serdecznie w środę, 5 tygodnia wielkanocnego. Zapraszam do dobrego słowa z samego rana. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Moi drodzy, ktoś kiedyś powiedział, przeżył taką sytuację, to czasami też bywa w naszym życiu. Jeden kolega chciał drugiemu opowiedzieć kolejną jakąś sprawę, która w jego życiu się dzieje. Chciał powierzyć jakiś sekret, chciał przekazać jakąś informację. Niekoniecznie taką, która była jakaś super ważna. A ten drugi mówi: a czemu mnie obciążasz tą treścią? Nie potrzebuję tego od ciebie słyszeć. Czemu mnie obciążasz tą treścią? Moi drodzy, nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć o naszym życiu, nie wszystkim musimy wszystko o naszym życiu opowiadać i nie wszystkie też informacje musimy od wszystkich uzyskać. Zresztą to jest oczywiście absolutnie niemożliwe. W świecie, w którym wszystko się dzisiaj skroluje, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, no gdziekolwiek, gdzie wszystko się szybko przelatuje, a najwyższa, najnowsza informacja jest na samej górze, tylko przez chwilę, bo już za chwilę pojawia się kolejna, nawet jeśli ta informacja dotyczyłaby życia ludzkiego, trudno jest wyłapać jakąś tą dobrą, podstawową wiadomość. I często, słuchając takich różnych wiadomości, często tych tak zwanych fake newsów, obciążamy się czymś, co nam zupełnie nie jest potrzebne. Często też my może stajemy się takimi obciążaczami. Często komuś może próbujemy przekazać jakieś takie informacje, być może niesprawdzone, albo takie, które niekoniecznie każdy musi słyszeć i obciążamy drugiego jakimiś takimi informacjami, nie zawsze prawdziwymi. Pan Jezus nazywa siebie tym, który daje życiodajne soki. Mówi: kto nie trwa we mnie, ten nie przynosi owocu. Jak bardzo, kochani, trzeba być zawsze podłączonym do dobrego źródła informacji, jak trzeba być bardzo podłączonym do tego, który daje nam życiodajne soki. Bardzo potrzeba w dzisiejszym świecie wielkiego chaosu poszukiwania dobrych informacji. Popatrzcie, kochani, jak obecny stan epidemii zrodził też taką sytuację, gdzie otrzymujemy niesamowitą ilość informacji, które wprowadzają chaos, które wprowadzają zamieszanie, co do których nawet nie mamy pewności, że są prawdziwe. Jak bardzo nawołuje się nas też między innymi do tego, żebyśmy szukali, sprawdzali informacje tylko w sprawdzonych źródłach, które mogą nam dać dobre, prawdziwe informacje. W miarę oczywiście prawdziwe, na ile one też mogą być prawdziwe. Tak samo jest w życiu duchowym, tak samo jest absolutnie w całym naszym życiu. Pan Jezus chce być dla nas takim jedynym, prawdziwym źródłem informacji. Pan Jezus chce być dla nas życiodajną siłą, życiodajnym sokiem. Naszym zadaniem jest poszukiwanie prawdy, jest studium, jest ciągłe uczenie się, jak tu mówimy, całe życie człowiek się uczy, żeby mieć jakieś sprawdzone, dobre informacje, w miarę dobre, na ile to tylko możliwe. Człowiek całe życie się uczy, żeby odsiewać, dobrze odsiewać informacje, które otrzymujemy i które innym dajemy.
Wiemy, kochani, że czasami lepiej zamilknąć, niż powiedzieć jakąś rzecz nieprawdziwą. I czasami warto komuś powiedzieć: słuchaj, nie będę tego słuchał, co mówisz, bo nawet nie wiem, czy to, co mówisz, jest dobre, czy jest prawdziwe. Taką asertywność też trzeba w sobie mieć. Można dzisiaj po prostu zapytać, skąd czerpię informacje, gdzie jest moje źródło informacji, czy staram się, aby to, co słucham, i też to, co daję innym, było jak najbardziej prawdziwe, oczyszczone, żeby to było źródłem pokoju, a nie niepokoju. I czy w tym wszystkim też widzę taką potrzebę Bożej prawdy, słuchania Bożej prawdy i przekazywania Bożej prawdy dalej.